W Muzeum Regionalnym w Łukowie otwarta została wystawa zdjęć, których autorami są podopieczni warsztatów terapii zajęciowej z województwa lubelskiego. Zdjęcia powstały w ramach dwóch konkursów – Szlakiem Lubelszczyzny, Cudze chwalicie, swego nie znacie oraz Każdy widzi inaczej, które były realizowane przez Łukowskie Stowarzyszenie Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji. Po raz pierwszy prace te zaprezentowano na Festiwalu Kultury i Tradycji Ludowych Kolorowe Jarmarki. Kultura, tradycja, to jak powtarzam zawsze, to jest nasze przepiękne dziedzictwo narodowe. I stowarzyszenie stara się przybliżać tę tradycję. Kolorowe Jarmarki to było pokazanie tradycji głównie w pięknych zespołach ludowych. Ale dzisiaj są pokazane dużo bogatsze dzieła z fotografii, ponieważ był bardzo piękny plener malarski i w Kazimierzu Dolnym, i w Serpelicach, i w Pratulinie. I nasze osoby niepełnosprawne z naszego warsztatu, jak też z Białej Podlaskiej, z innych warsztatów, zrobiły przepiękne fotografie. I cieszę się ogromnie, że te fotografie, to piękne dzieło będą mogli obejrzeć mieszkańcy właśnie tutaj w tym muzeum. Na otwarciu wystawy obecni byli wszyscy uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej z Łukowa. Wśród zaproszonych gości byli zaś radni oraz starosta Janusz Kozioł. Jednak to w życiu bywa, że najczęściej to, co najbliżej nas, jest nam najmniej znane. No bo robimy specjalne wyprawy w różne strony kraju, czasami za granicę i wtedy na te zwiedzane miejsca zwracamy szczególną uwagę. Dokładnie je poznajemy. Tymczasem nie ma czasu, albo czasami może i chęci, żeby zwiedzić najbliższe strony, najbliższe okolice, żeby zobaczyć coś ciekawego u siebie. Chociaż nawet wiemy o tych miejscach, o zdarzeniach, o wyjątkowych sytuacjach, to z różnych względów, chociażby dlatego, że to jest nasze, takie swojskie, niekoniecznie jest doceniane. Dobrze by było, żebyśmy to zdanie zmienili chociażby po dzisiejszej wystawie, po jej dokładnym obejrzeniu, a widać, że jest co oglądać i naprawdę po zwiedzeniu zmienimy zdanie o swoich najbliższych stronach. Przepiękne są te fotografie i cieszę się, że będzie można je obejrzeć przez wiele, wiele dni. No spokojnie, kiedy będzie ktoś z Państwa miał czas, to zapraszam tutaj do muzeum, bo Pan Dyrektor muzeum był tak miły razem z Panem Starostą, że udostępnili nam to miejsce, żeby właśnie zorganizować wystawę, żeby więcej osób mogło tę wystawę obejrzeć. Serdecznie zapraszam.